Cuadra papieru mokrego, powleczanego i lakierowanego, a więc wszystkiego w dotyku, kalki, pergamina, tapet, worków kochanych i zaprawek, artykułów i innych, na przykład kieli, kuszeczek, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, kartonów płynnej żywności, na przykład mleku czy soka. Złom bez elektroniki, plastikowe butelki PET i nakrętki, różne wyroby z tworzyw sztucznych, na przykład kubeczki, tacki, plastikowe opakowania po kosmetykach, reklamówki i worki foliowe oraz kartony po płynnej żywności, na przykład mleku czy sokach. Nie powinieneś zaś wkładać do pojemników w kolorze żółtym opakowań po farbach, lakierach, smarach, olejach technicznych czy pestycydach, opakowań z zawartością na zużytych pojemników pod ciśnieniem, na przykład po dezodorantach, lakierach do włosów, artykułów higienicznych oraz ubrań i zabawek. Natomiast nadal nie kupiliśmy worki w kolorze zielonym i białym. Nie pomyśleliśmy, jak go spiąć. Na przykład worek na szkło. Składasz do niego zarówno szkło kolorowe, jak i bezbarwne. Kupiliśmy rakiety, które mają zasięg kilku kilometrów. Zielony i biały. Do pojemnika worka zielonego wkładasz szkło kolorowe. Do pojemnika białego wkładasz szkło bezbarwne. Do pojemników worków na szkło możesz wkładać tylko szklane butelki po napojach, wodzie lub sokę oraz puste słoiki. Do pojemników worków na szkło nie powinieneś wkładać chłaniec łukącego, kieliszków, szklanek, naczyń żaroodpornych, porcelany i pajanki. W związku z tym szkła zbrojonego, luster, żarówek oraz termometrów, lamp, opakowań po lekarstwach i produktach chemicznych. Systemy dwupojemnikowe, a więc kolor czerwony to papier, szkło, plastik i metal zbierane razem. Sytuacja, gdy pod twoim domem stoją dwa kontenery na odpady, w tym jeden czerwony lub dostarczane są ci dwa rodzaje worków na odpady, w tym jedne w kolorze czerwonym, odpowiednio wyselekcjonowane wcześniej odpady, które w przypadku systemu wielopojemnikowego wrzucałbyś do pojemników niebieskiego, żółtego, zielonego i białego, opcjonalnie. Wrzucasz łącznie do czerwonego kontenera lub worka. Pozostałe odpady składujesz w drugim kontenerze lub worku. Wyselekcjonowane odpady z czerwonego pojemnika worka zostaną przewiezione do sortowni, gdzie papier, szkło, plastik i metal zostaną oddzielone od siebie, a następnie wysłane do firmy, która zajmuje się ich przetwarzaniem. Odpady specjalne. Zagospodaruj w odpowiedni sposób. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy odpady specjalne to elektroodpady, odpady wielkogabarkowe, odpady z remontów, odpady niebezpieczne oraz odpady roślinne. Z uwagi na to, że ich spalanie lub składowanie jest niezwykle szkodliwe dla środowiska naturalnego, musisz je także odpowiednio segregować. I tak, elektroodpady, zużyty sprzęt radiowo-telewizyjny czy AGD możesz oddać w sklepie radiowo-telewizyjnym. Zaś AGD, kupując nowy sprzęt radiowo-telewizyjny i gospodarczy, możesz też oddać zużyty sprzęt radiowo-telewizyjny gospodarstwa domowego do specjalnych punktów w Polsce. Lista wszystkich punktów odbioru elektroodpadów znajduje się na stronie. Podaj http://www.elektrosmici.pl. Ja nie chcę odpady wielkogabarytowe, czyli te, które nie mieszczą się w kontenerach, na przykład meble, powinny być zabrane przez firmę odbierającą odpady
po wcześniejszym uzgodnieniu z takich potrzeb. Tam też możesz dostarczyć takie odpady do punktu ich odbioru. Pamiętaj, że odpady wielkogabarytowe trzeba zgromadzić w wyznaczonym miejscu nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru. Odpady z remontu. Powinieneś zbierać wyłącznie w workach lub specjalnych kontenerach. Każdorazowo. Gdy przeprowadzasz remont, musisz uchodzić wywóz tych odpadów firmą odbierającą odpady i zamówić im dostarczenie na nie specjalnego pojemnika. Odpady niebezpieczne. Oddajesz wyłącznie do specjalnych punktów odbioru. Na przykład przeterminowane leki i zepsute termometry oddajesz do punktów odbioru w aptekach. Zużyte baterie oddajesz do punktów odbioru w placówkach oświatowych i publicznych. Oraz części do specjalnych pojemników w hipermarketach lub innych sklepach osiedlowych. Zużyte akumulatory oddajesz w momencie kupna nowego. W kolejnych opakowaniach, po toksycznych farbach, rozpuszczalnikach i klejach przynosisz do punktów ich odbioru. Odpady roślinne, mianowicie w przypadku skoszonej trawy lub skrabionych liści, masz obowiązek zamówić kontener do ich odbioru. Niektóre firmy zwożące odpady udostępniają brązę do worku, w których możesz oddać odpady roślinne, jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym. Samodzielnie kompostuj własne odpady roślinne. Będą idealnym nawozem dla uprawianych w swoim ogrodzie roślin. Na ten temat będzie remont szczegółowy. Pamiętaj, do recyklingu nadają się tylko czyste, suche i niezapłucone odpady opakowaniowe. Kartony po pilnej żywności, w tym mleku, sokach, jogurtach itp. Wrzucasz do żółtych kontenerów i worków. Na plastik lub do czerwonych kontenerów i worków na wszystkie odpady przeznaczone do recyklingu. Zmiataj plastikowe butelki PET i metalowe puszki po naporach. Pozwoli to na zaoszczędzenie miejsca w kontenerach i ich rzadkie opróżnianie. Wszystkie odpady, których nie możesz posegregować, czyli odpady niesegregowane, składaj w osobnym kontenerze lub osobnej torbie. Pamiętaj, że im więcej odpadów uda się wyselekcjonować i przekazać do powtórnego przetworzenia, tym mniej miejsca będą zajmowały taki ciągnik wysypiska śmieci. Tym lepszym stanie będzie nasze środowisko. Kontroluj te drogi odpady opakowaniowe i zachęcaj do tego członków swojej rodziny, znajomych, sąsiadów i kolegów z pracy. Wszyscy możemy przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Obrona państwa to jest armia, a nie partyzantka. W związku z tym tą partyzantkę zostawmy sobie rzeczywiście na odstraszanie. Cały czas mówię, wzgląd operacyjny nie może przeważać nad względem strategicznym. Strategia musi decydować o... To jest pewna różnica między panami a tak, oczywiście. Ale pewnie nie jedno, to bardzo dobrze. Im dłużej będziemy dyskutować, tym więcej miejsca. Wzgląd strategiczny to taki, tak. Żeby znaczy nasze, obrona nasze, terytorialna powstała. Panie doktorze, nasze nieszczęście, nasze polskie nieszczęście polega na tym, że ludzie, którzy zajmują się obroną siłami zbrojnymi, nie mają wdrożonego tego myślenia strategicznego. My przez okres PRL-u nie mieliśmy w ogóle żadnej strategii. Strategię wymyślali Sowieci, a naszych wojskowych szkolono na poziomie operacyjnym. Jak wykonać strategię? Natomiast jak zbudować strategię? Nie ma tego typu świadomości. I obawiam się, że my ciągle żeśmy tej świadomości nie odzyskali. Więc no, stąd ja mam duży kłopot, kiedy formułuję moje poglądy. Ponieważ słyszę ten właśnie taki zarzut, że o, powstanie warszawskie, no, chcesz wojny partyzanckiej. Ja mówię, nie chcę. Proszę mi zrozumieć. Nie chodzi o taką wojnę. Chodzi o to, o swoje zasady, którą sformułowali kiedyś starożytni Rzymianie, civis pacem para bellum. Nie chcesz prowadzić wojny partyzanckiej, przygotuj się do jej prowadzenia, a wtedy jej prowadzić nie będziesz. Natomiast jeżeli się nie przygotujesz, to wtedy rozbiją ci te siły, które masz i będziesz się prowadził tylko w takich warunkach, jak powstawało polskie podziemie po 1939 roku. Nie chciałbym tego.
No tak, zdecydowanie. I tutaj trzeba się uczyć od krajów, które mają długą tradycję, po pierwsze pospolitego ruszenia dobrze działającego, po drugie Szwajcaria. Nie jesteśmy górami, nie jesteśmy górami, nie jesteśmy doliną, którą można obronić dwoma ludźmi z ludniami. Ja bym stawiał raczej na Szwecję, Finlandię, to są państwa, które powiedzmy klimatycznie i oraz stowarzyszenie terenowo są bliższe Rosji, niż Szwajcarii. Rozwiązania mają. Tak, trzeba myśleć po prostu kompleksowo i pomyśleć o tym, żeby ta obrona terytorialna stanowiła element wraz z wojskami operacyjnymi, a nie żebyśmy się tak przetaczali od koncentrowania się na jednym do koncentrowania na drugim. To rzeczywiście ogląd strategiczny musi obejmować całokształt, a nie poszczególne wycinki, które my uznamy za najważniejsze dla nas, czy najciekawsze. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy jest odpowiedzią na problemy związane z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych w Polsce. W tym przede wszystkim 5 minut zostało do godziny 4:00. Od kilku dni niemalże w całej Polsce przez wszystkie przypadki jest odmieniane słowo smog. W wielu miastach, w tym także w Wielkopolsce, zostały ogłoszone alarmy i alerty smogowe. A my w poszukiwaniu smogu zajrzymy teraz do Leszna. Dwa lata temu właśnie Leszno miało najczystsze powietrze z wszystkich większych miast w Wielkopolsce. To był efekt wprowadzonego kilka lat temu programu ochrony powietrza, zwłaszcza zmiany sposobu ogrzewania. Czy mieszkańcy Leszna nadal mogą oddychać w miarę chociaż czystym powietrzem? Jacek Marciniak z Radia Merkury Poznań zajął się tym tematem. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W trakcie intensywnej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Centrum tak, ale Leszna nie. Nie, raczej nie. My mieszkamy na obrzeżach Leszna, także tam nie ma problemu. Mam nadzieję, że nam nie grozi smog. Anna Poloch, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Lesznie. Rzeczywiście stan powietrza od wielu lat się zmienia na korzyść. To znaczy, że stężenia pyłów na 10 zaczynają spadać. Był zawieszony tak samo. Drobny, pochodzący głównie z niskiej emisji, czyli po prostu z tych wszystkich źródeł, które są przez nas, przez mieszkańców eksploatowane. To są głównie kominy naszych mieszkań. Mamy dopuszczalne normy do PM10. To jest średniodobowa norma 50 mikrogramów na metr sześcienny. Ona może być przekroczona w ciągu roku 35 razy. Za rok ubiegły nie mieliśmy tych przekroczeń 35 razy, mieliśmy mniej. W związku z czym były normy dotyczące powietrza. Za rok 2015 mówię, natomiast 2016 do listopada też nie mieliśmy przekroczeń. Coraz trzeszczy, mam nadzieję. To jest spowodowane głównie naszymi działaniami. Tak sądzimy, mam nadzieję, że są od wielu lat prowadzone. A naczelnik tego wydziału, Marian Bartkowiak, precyzuje, miasto prowadzi dofinansowanie na likwidację kotłów węglowych. Głównie to jest zmiana pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, ale były również przypadki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, przypadki ogrzewania olejowego oraz zamiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie elektryczne. Ile osób skorzystało z tej możliwości? Myślę, że w ciągu ostatnich lat około 400-500 osób mogło skorzystać z tej dotacji dla osób fizycznych, myśli, oprócz tego wymiana budynka komunalnych. 10 lat temu, czyli w roku 2007, rozpoczęliśmy akcję wymiany ogrzewania piecowego, czyli pieców, wyrzucania pieców z lokali komunalnych i zakładania w tych lokalach ogrzewania gazowego, węglowego. Jan Szafranek, dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych. Udało się w związku z tym usunąć ponad 1300 pieców w 530 ponad mieszkaniach. To dużo, to jest 1/4 zasobu komunalnego w Lesznie. To jest połowa zasobu, które były ogrzewane do tej pory piecami, ogrzewane są teraz w sposób ekologiczny. Także akcja dotyczy w 99% przypadków ścisłego centrum Leszna. Mieszkańcy, lokatorzy płacą za to? Ani złotówki nie płacą. Wszystko wykonuje gmina. A tutaj tak w centrum, jak nie ma tych kominów, to jest takie powietrze w miarę dobrym. Komendant Straży Miejskiej w Lesznie, Mirosław Frontczyk. Panie komendancie, bardzo dymią kominy w Lesznie. Czy bardzo dymią? Chyba no dymią, tak jak dymiły lata poprzednie, tak i dymią dzisiaj. Ja między dymami z kominów nie widzę wielkiej różnicy, natomiast mi się wydaje, że w tej chwili sprawa smogu, sprawa bardziej poważna i to jest ten efekt zgłoszeń do nas. Natomiast muszę powiedzieć, że mamy codziennie po kilka zgłoszeń o dymach wydobywających się z komina, ale muszę powiedzieć, że nie było żadnego przypadku, ani w okresie jesiennym, ani w obecnym roku, żebyśmy stwierdzili, że w piecach palone są jakiekolwiek odpady. Prawdą jest, że ludzie palą bardzo niskiej jakości węgla,
węglem, jakieś floty, jakieś miały węgle brunatne i to powoduje duże zadymienie. W 10-stopniowej skali na ile pan ocenia czystość powietrza w Lesznie? 8. Może z 6? 9. Jest nieźle. Autopromocja. Polskie Radio 24. Przewidywanie przyszłości jest znacznie trudniejsze niż komentowanie tego, co się już zdarzyło. Często są potem piętnowani, wykpiwani. Niesłusznie, bo nie myli się ten, kto nic nie mówi. Dlatego podejmiemy ryzyko tworzenia prognoz w programie Wróżenie z faktów. Co tydzień będziemy się starali przewidzieć, co w nadchodzących dniach będzie ważne, ciekawe, może nawet przełomowe. Wróżenie z faktów z Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 18.15. Łukasz Marzecha, do pytania. Polskie Radio 24. O tym, że z psem, kotem, chomikiem, papugą idziemy do lekarza weterynarii, wszyscy wiemy. Ale kto z Państwa słyszał o rybce, która idzie do lekarza, o rybce, u której wykonujemy zabiegi w narkozie, zabiegi stomatologiczne? Jeśli chce wiedzieć więcej, zapraszam dziś po 16.15 do wysłuchania audycji Poznajmy się, czyli Między nami zwierzętami. Aleksandra Szywała. Autopromocja. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. W Polsce są już ponad 2000 żołnierzy amerykańskich brygadowej grupy bojowej. Grupa licząca ma na wyposażeniu 400 pojazdów gąsienicowych, w tym m.in. 87 czołgów Abrams i 18 samobieżnych chałupic Paladin. Cały ten sprzęt jest transportowany do Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski powiedział w Polskim: potencjał brygady pancernej, która właśnie przyjechała do Polski, jest znacznie większy niż sama jej siła bojowa. Potencjał brygady, on jest naprawdę duży. Oprócz samej siły bojowej, ona ma pewne zdolności już do interakcji z innymi rodzajami sił amerykańskich, powietrznych, nawet kosmicznych. Więc to jest, jeśli mówi brygada, to jeśli patrzą na to ci, którzy znają politykę wojskową poprzez historię II wojny światowej, to jest zupełnie inna waga tego związku taktycznego. Dziś w Żeganiu odbędą się centralne uroczystości związane z powitaniem amerykańskich żołnierzy z udziałem premier Beaty Szydło i ministra Antoniego Macierewicza. Zaplanowano też serię imprez w miastach wojewódzkich. Rosja wzmocni obronę powietrzną na granicach z państwami NATO, w tym z Polską. Jak poinformował rzecznik Zachodniego Okręgu Wojskowego, pułkownik Igor Mikunow, chodzi o 4 dywizjony systemów rakietowych S-400 Triumf. Jako S-A-10C mogą przechwytywać samoloty pociski lądujące w odległości co najmniej 400 km. Zastawy rakietowe S-400 Triumf trafią na wyposażenie wojsk Zachodniego Okręgu Wojskowego jeszcze w tym roku. Na razie nie podano do publicznej wiadomości, w których regionach zostaną rozmieszczone nowe dywizjony, ale wiadomo, że w skład Okręgu Zachodniego wchodzi m.in. obwód Kaliningradzki, graniczący z Polską. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku do Kaliningradu trafiły systemy rakietowe Iskander, o których wiadomo, że są zdolne do przenoszenia głowic jądrowych oraz systemy Bastion, mogące niszczyć cele dowodne i powietrzne na odległość do 300 km. Eksperci podkreślają, że dzięki takiemu wyposażeniu rosyjska armia może kontrolować cele w Polsce i innych krajach bałtyckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent podpisał ustawę budżetową przegłosowaną przez Sejm 16 grudnia, bo nie miał żadnych wątpliwości co do legalności jej uchwalenia, powiedział Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta. Wyjaśnił, że Andrzej Duda zapoznał się z ekspertyzami sporządzonymi przez wszystkie strony. 16 grudnia podczas głosowania w sali kolumnowej budżet na 2017 rok przyjął Sejm. Senat zaakceptował ustawę bez poprawek. Opozycja twierdzi, że plan finansów uchwalono nielegalnie. Innego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Grupa ekspertów i polityków zaproponowała reformę unijnego budżetu, która może okazać się niekorzystna dla Polski. Plany przedstawił w Parlamencie Europejskim były premier Włoch i były komisarz Mario Monti, który kieruje grupą. Chce on zmniejszyć zależność unijnego budżetu.
do rozkładek krajów członkowskich i położyć nacisk na zasoby własne. Monti przekonuje, że zreformowanie struktury unijnego budżetu jest konieczne, aby uniknąć kłótni w przyszłości między krajami o wysokość składek do wspólnej kasy. Od pewnego czasu bowiem państwa chcą wpłacać jak najmniej. Nikt nie może nam zarzucić, że reforma pozostanie w sferze marzeń, bo to bardzo pragmatyczne podejście do unijnego budżetu. Ta sprawa jest oczywiście delikatna i zapewne zostanie przyjęta w niektórych krajach sceptycznie. Te plany są na przykład niekorzystne dla Polski, która jest obecnie największym beneficjentem polityki spójności, a tymczasem grupa ekspercka chce ją ograniczyć, podobnie jak politykę rolną, i proponuje nowy system dochodów własnych. Składki krajów członkowskich miałyby być zastąpione nowym unijnym podatkiem. Mowa jest m.in. o podatku od transakcji finansowych, podatku dochodowym dla dużych firm, czy o podatku od CO2. Polska, Polskie Radio. Raport grupy Montiego ma być wzięty pod uwagę przez Komisję Europejską, która w tym roku przygotuje się do negocjacji projektu nowego budżetu po 2020 roku. Prognoza pogody. No, logistycznie jest to oczywiście duże wyzwanie, ale wszystko jest już w pełni przygotowane. Jest Kierzyna, Świętoszów, Bolesławiec i oczywiście Żagań, bo to tutaj będzie dowództwo tej ciężkiej brygady pancernej. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od minus 1 do 1 stopnia, na wybrzeżu plus 2, w rejonach podgórskich minus 3. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 4. Platforma Obywatelska wycofuje się z protestu przy Wiejskiej. Marszałek Sejmu ogłasza przerwę w obradach do 25 stycznia. Od dyslokacji czołgów Leopard właśnie z Żagania na wschód Polski też są właśnie teraz w realizacji. Obecnie powoływane są trzy pierwsze brygady piątych rodzajów sił zbrojnych obrony terytorialnej na wschodzie kraju. Więc to wszystko się na bieżąco dzieje. Wschodnia granica będzie również wzmocniona, bo to na północnym wschodzie jest to nowa batalionowa grupa bojowa państw sojuszy. A ten głos ze strony Rosji, że Moskwa oświadcza, że zagraża jej, to jej bezpieczeństwu i interesom? Słuchaj, no to jest typowa retoryka dla Rosjan. Można powiedzieć, że nam zagraża to, co Rosjanie robią na Ukrainie, czy jak próbują demonstrować swoje wrogie nastawienie do całego sojuszu nad Bałtykiem, pokazać, że to oni tam dominują i nic bez ich wiedzy nie może się dziać wtedy, kiedy przechwytują samoloty sił Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc odpowiadamy tym samym. Sojusz jest największą organizacją na świecie defensywną. Jest organizacją obronną, nie ma zamiaru nikogo atakować, czy zapewnić spokój i stabilizację. To Rosjanie naruszyli granice Ukrainy i to oni tej stabilizacji chcą zagrozić. My chcemy po prostu doprowadzić do skutecznego odpłaszania. A minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz, powiedział na naszej antenie telewizji Trwam, że Polska liczy na pomoc Stanów Zjednoczonych w sprawie katastrofy smoleńskiej. To nie jest sprawa tylko symboliczna, ale ma wymiar strategiczny, powiedział pan minister. Mówił, że dla Polski sprawą bardzo ważną jest realizacja zobowiązań Donalda Trumpa. Prezydent elekt jeszcze w kampanii wyborczej obiecał pomóc Polsce w odzyskaniu wraku TU-154M. Takie słowa z prezydenta elekta Donalda Trumpa padły, a sprawa wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, której zginęła cała elita niepodległego państwa polskiego, jest oczywiście kwestią fundamentalną i trzeba to powiedzieć bardzo jasno, że gdyby wtedy rząd Donalda Tuska inaczej zachowywał się przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej, po prostu jasno było postawione, że pewne kwestie, jak na przykład powrót braku czarnych skrzynek do Polski, muszą mieć miejsce, na pewno Rosjanie by się nie zachowali w ten sposób w roku 2014, kiedy po prostu zaatakowali Ukrainę. Na to im pozwolono, na to zgodziła się wtedy cała opinia światowa ze względu na działania, jakie prowadził tamten rząd, ale takich rzeczy było więcej, bo chociażby rok 2013, kiedy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pod kierunkiem prezydenta Komorowskiego wydało białą księgę informującą, że Europie nie zagraża niebezpieczeństwo przez